Fortepian? Flet poprzeczny. No i oczywiście syntezator, to czerwone takie. Z klawiszami. Fortepian też tam jest w środku. Taki duży. Tam jest taki nagrany. Dobra, słuchajcie, piosenka, jak ktoś to już wiecie, żeby pytać, żeby się nie wstydzić, nie bać, jak czegoś nie rozumiemy, macie nauczycieli, macie katechetów, księży, pytać, jeszcze raz pytać. A teraz piosenka pod tytułem W rytmie serca. To jest taka specjalna piosenka, która mówi o tym, że tak jak no mało mamy teraz okazji, żeby usłyszeć bicie swojego serca. Kto słyszał, jak bije jego serce? No na pewno. A czy zastanawialiście się kiedyś, ile tych uderzeń serca nam jeszcze zostało? No mamy ich ogromnie dużo. Tylko Pan Bóg wie ile. Każdy z nas ma jakąś liczbę, dokładnie określoną. I teraz tak, jedno jest pewne, że mamy ich mniej niż wczoraj. Jutro będziemy mieli ich jeszcze mniej. Nasze życie zdąży. W jakim kierunku? Warto się nad tym zastanowić. W jakim kierunku nasze życie zdąża. I warto pomyśleć, jak się budzisz rano, czujesz, że twoje serce bije, aha, to jeszcze ma jeden dzień, nie wiadomo ile tych dni zostało. I teraz Gosia wam zaśpiewa takie rady, co trzeba zrobić, żeby przeżyć dobrze dzień, żeby się nie wstydzić wieczorem tego, co zrobiliśmy. Bo teraz uwaga, my żyjemy w czasie, wiadomo, jest zegarek, jest czas, płynie. Było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Natomiast wszystko, co zrobiliśmy kiedyś, to zostaje na wieki. Każdy nasz czyn, nawet jak kiwnę palcem, to już zostaje na wieki. Pan Bóg żyje poza czasem. Pan Bóg widzi wszechświat od jego początku do jego końca. Widzi każdy nasz dzień. Warto się zastanowić, czym ten dzień wypełniamy. Czy dobrem? Warto wypełniać dobrem. Posłuchajcie. Posłuchajcie, co będzie na początku tej piosenki. Thank you.
więc zdążymy jeszcze zagrać piosenkę, która tam w niej nie ma mowy o tym, ale ona jest o wielkiej, wielkiej pralni. Wielu z Was, większość podniosła rękę, że była już u pierwszej Komunii Świętej, bardzo dobrze. A wielka pralnia to jest takie miejsce w kościele, które się nazywa konfesjonał, bo jak masz brudne ubranko, to wrzucasz do pralki, nie? No, albo tam do kosza, na brudne ubrania. No i potem jest fajnie założyć czystą bluzę, bluzeczkę, sweterek, spodnie. Kto chce chodzić w brudnym? No chyba nie idzie, nie? Tak? W brudnym, no, nieciekawie to wygląda, a czasami nie fajnie pachnie nawet. W związku z tym, że człowiek to nie jest tylko ciało i to, co widać, ale to jest dusza, i ta dusza też wymaga, żeby ją od czasu do czasu wyczyścić. Zgadzacie się? Zgadzacie się ze mną? Prosimy troszeczkę Was, żebyście nie rozmawiali, bo Sebastian chce Wam coś bardzo ważnego powiedzieć. Słuchajcie, o czym była mowa? Dostanie nagrodę, ten, kto powtórzy moje słowa. Dziewczynka. Nagrodą będzie nasza płyta. Dziewczynka. Tak, ty. Zapraszamy. Tak, ty, w żółtej takiej muzeczce. Zobaczycie teraz, że warto słuchać. O czym była mowa przed chwilą? O spowiedzi, że konfesjonał to jest taka wielka pralnia. Tak, i była też mowa o tym, że jak masz brudną bluzę, to gdzie ją dajesz? To do pralni się daje, żeby było czystsze, żeby... A jak ktoś ma jakieś grzechy na sumieniu, to wtedy idzie do... Konfesjonału się spowiadać. Za 2-3 miesiące, czy od razu? Rewelacja. Należy Ci się płyta. Gratulacje. Proszę bardzo. Dziewczyna słucha, o czym się mówi i nie rozumie. Dlatego powtórzę jeszcze raz. Nie chodzimy z brudną duszą, bo to jest nieciekawie, tak jak wychodzenie w brudnych ciuchach. Dlatego pierwszy piątek miesiąca oraz teraz środa na zakończenie rekolekcji każdy z nas udaje się do pralni i poczujesz się lepiej. Będziesz ładnie pachniał i pachniała. Naprawdę zobaczycie, to działa. Będziemy lżejsi troszkę. Teraz piosenka pod tytułem Niebieska. O tym, co trzeba zrobić, żeby tego naszego takiego człowieka, który w nas ciągnie, nas do zła, bo łatwiej nam popełnić zło niż dobro. Tak, dobro jest takie, wydaje się, trudne, pod górę. Ale jak dojdziesz na szczyt, to potem jest fajny widok. A zło się zaczyna zawsze fajnie, miło, atrakcyjnie. Niestety kończy się nieraz bardzo, bardzo kiepsko. Niebieska. Odkryj
spotkanie dobiega końca. Zanim zakończymy, to jeszcze raz zapraszam Was do tego, aby stanąć dziś przed lustrem i powiedzieć: jestem fajny, nie muszę nikogo udawać, żeby... Pamiętacie? Nie muszę nikogo udawać, żeby... Dokładnie, dokładnie. Pamiętajmy o tej lawinie dobra, że od drobnego gestu zaczyna się wielkie dobro. Bądźmy życzliwi, uśmiechnięci, nawet dla nieznajomych, bo to rozpoczyna lawinę dobra. Pamiętajmy o wielkiej prali w środę. To jest bardzo ważne, chyba najważniejszy czas w rekolekcjach, Eucharystiach i spowiedź święta, żeby przyjąć Pana Jezusa do serca. Po to tutaj jesteśmy, po to jest ksiądz w Kościele, żeby Was do tego zachęcić. Na koniec podziękujemy Panu Jezusowi. Wstańcie wszyscy. Za ten czas, żeby to wszystko zostało w naszych głowach. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie i głoście. Do zobaczenia jutro.